terenie miejskim w Pelplinie. Jest z nami nowy dyrektor Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie. Panie dyrektorze, na początek proszę o przedstawienie się i o powiedzenie kilku słów o sobie. Witam serdecznie, nazywam się Piotr Wojciechowski. Jestem na stanowisku dyrektora Pelplińskiego Centrum Sportu od 19 kwietnia. Od 20 lat jestem związany z koszykówką. Najpierw jako sędzia rozgrywek amatorskich, później jako opiekun grup młodzieżowych w klubie TMK Pomorze Tczew u świętej pamięci Adama Kamińskiego. Później troszeczkę rozbratu. Od 2013 roku organizuję Tczewską Amatorską Ligę Koszykówki. Od 4 lat organizujemy również klub młodzieżowy Talk Junior. Najlepszym projektem, takim najbardziej medialnym projektem i chyba z największą liczbą uczestników, to Letnia Akademia Koszykówki, którą organizujemy corocznie od 3 lat. W tym roku niestety się nie uda przez to wszystko, co się dzieje wokół. Ten nasz projekt przez 3 kolejne lata zebrał 4000 uczestników. To całkiem sporo. O sobie może więcej. Lubię muzykę, dobry film, ulubiony kolor pomarańczowy. Panie dyrektorze, Pelplińskie Centrum Sportu po 5 miesiącach ma w końcu nowego głównodowodzącego gminnym sportem. Jaki kierunek rozwoju sportu pan planuje? PCS nie jest odpowiedzialny za kierunki, w jakich będą szły, jakie kierunki sportu będą rozwijać sekcje klubów, które mamy na terenie miasta i gminy. Bardziej jest odpowiedzialny za to, żeby pomagać, żeby tym klubom było lżej, doglądać naszych obiektów, żeby te obiekty były w takim stanie, żeby nasze kluby mogły się rozwijać. Jeżeli chodzi o to, czym możemy się jeszcze zająć dla sportu i rekreacji, to, żeby jakby ożywić społeczność lokalną, żeby uczestniczyła w różnych akcjach. Na przykład 7 czerwca ruszamy z programem Biegam, bo lubię. Zapraszam wszystkich Państwa na zajęcia Biegam, bo lubię w niedzielę, w każdą niedzielę o 9:30. Zajęcia będą prowadzić instruktorzy lekkiej atletyki, pan Roman Chudzik i pan Grzegorz Watkowski. Instruktorzy z doświadczeniem. Myślę, że również poprowadzą te zajęcia z humorem. Zapraszamy wszystkich. Zajęcia są oczywiście bezpłatne na naszym stadionie miejskim. I to jest właśnie kierunek teraz PCS-u, żeby pomagać środowiskom sportowym, bądź też pomagać środowiskom, które chcą czynnie uczestniczyć w rekreacji, żeby coś się działo i na stadionie, i w Pelplinie, niekoniecznie z naszym udziałem. My możemy tylko takie aktywności grup, które się zbiorą wokół jakiegoś sportu, czy też rekreacji, możemy im pomóc w aktywacji tych działań, a później, że tak powiem, swobodnie wypuścić na morze. Ten rok na pewno będzie wyjątkowy w dobie pandemii koronawirusa. Jakie są plany na cały rok? Bo już troszkę o tych planach na najbliższy okres usłyszeliśmy, ale jeżeli chodzi o cały rok 2020. Tak jak powiedziałem na wstępie przy przywitaniu, że jestem dyrektorem półtora miesiąca. Dla mnie najważniejszym w tym momencie jest to, żeby zacząć współpracować z nowym zespołem, który mam, bo ze starego zespołu została tylko i wyłącznie pani Basia Holwek i pan Oskar Krajnik, dzięki któremu PCS w ogóle chyba przetrwał. Trzeba bardzo podziękować panu Oskarowi za trud i wysiłek bycia PO dyrektora przez ten okres. Zasługuje na wielkie brawa. Mamy od 1 czerwca nową główną księgową. Mamy na szczęście konserwatora i możemy w tym czasie zacząć działać normalnie, aczkolwiek też ten zespół będzie musiał się dotrzeć, żeby działać jak najlepiej dla społeczeństwa lokalnego. Jeżeli chodzi o powrót do normalności, o który pan pytał, to rzeczywiście wracamy do normalności, mamy udostępnione już wszystkie obiekty, zresztą widać za nami zajęcia piłkarzy Wieżycy na stadionie, na boisku bocznym. Wracamy do tej normalności. Od 29 wyszło rozporządzenie, które również otwiera nam troszeczkę bramki, jeżeli chodzi o organizowanie imprez, bo otwiera możliwość organizacji imprez do 150 osób w turniejach, różnych aktywnościach. Więc chyba będzie dobrze.
Czy w tym roku są planowane jakiekolwiek prace inwestycyjne, modernizacyjne na obiektach sportowych, które znajdują się na terenie gminy? Tak, mamy planowane remonty. Będzie wykonywany remont gwarancyjny na murawie głównej na stadionie miejskim. To jest ten planowany i na pewno ten remont się odbędzie w dniach od 15 czerwca do końca lipca. Jeżeli chodzi o te rzeczy, o które na pewno będę zabiegał jako dyrektor, i tutaj też chciałem puścić niejako sygnał, że będę walczył o to do samego końca mojego lub jej, czyli hali na ulicy Starogardzkiej. Ona wymaga remontu i będę robił wszystko, żeby ta hala została wyremontowana. A tam jest potrzebny remont kapitalny tej sali. Wszystkie obiekty potrzebują takich drobnych napraw. Tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, w końcu mamy konserwatora, który będzie dbał o te obiekty, bo potrzeba im, że tak powiem, dopieszczenia. Zostańmy na chwilę przy stadionie miejskim, lekkoatletycznym. Co się musi wydarzyć, abyśmy mogli oglądać na naszym stadionie zawody lekkoatletyczne, abyśmy mogli oglądać uczniów, dzieci, młodzież, która trenuje lekkoatletykę, która trenuje biegi, rzuty, skoki. Mamy piękny obiekt, a mam wrażenie, że od początku nie są do końca wykorzystane lekkoatletycznie. Co w tym kierunku ewentualnie Pelpińskie Centrum Sportu może zmienić albo może pomóc? Tak jak powiedziałem w jednym z wcześniejszych pytań, my jesteśmy jednostką, która ma pomóc klubom. My takiej aktywności nie możemy na siłę wymóc ani klubom, ani nikomu innemu. Chcielibyśmy pomóc, żeby powstał klub lekkoatletyczny w Pelplinie i być może powstanie. To, co możemy robić, to wzbudzać w społeczności lokalnej na przykład takie akcje jak Biegam, bo lubię, gdzie już jest zainteresowanie, już na pewno przyjdą na te pierwsze zajęcia osoby. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić takie akcje i zapoczątkować takie zajęcia, żeby przy Biegam, bo lubię, żeby nie był to tylko i wyłącznie program dla tych biegających. Żeby był to program taki, żeby mogła przyjść mama z dziećmi, żeby mogli w tej godzinie, 9:30 w niedzielę, żeby mogli przyjść również seniorzy. Planujemy, miejmy nadzieję, że to się uda, przybiegam, bo lubię, o tej 9:30 w niedzielę, uaktywnienie zajęć dla seniorów. Takiej aktywności oczywiście bez biegania, jakieś zajęcia dla seniorów, ruchowe, ale również, tak jak powiedziałem, że ta matka z dziećmi niekoniecznie musi mieć opiekę do tych dzieci. Chcielibyśmy stworzyć przedszkole lekkoatletyczne, które zajmie się tymi dziećmi, jak mama będzie trenowała w Biegam, bo lubię. Miejmy nadzieję, że to się uda. W odpowiedzi na pytanie, my rzeczywiście chcemy pomagać, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za to, za tą niwę klubową działalności. Mamy piękny obiekt i bardzo żałuję, że już się coś nie dzieje, jeżeli chodzi o klub lekkoatletyczny. Słyszałem, bo też nie jestem z Pelplina, jestem z Tczewa, że klub lekkoatletyczny był, ale niestety już teraz nie są prowadzone działania. Dla wszystkich, którzy chcieliby otworzyć klub lekkoatletyczny, możemy obiecać, że na pewno będziemy pomagać.